Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z Hoyt Balerun. Jak widzicie w dzisiejszym odcinku taka akcja, w sumie mało tej akcji robiłem, o może tak. No bo dzisiaj robimy sobie mulczowanie. Takim mega mulczerem, 24 metry. No i jedziemy, zobaczymy jak to szybko pójdzie. W drugiej części odcinka będziemy oczywiście jeździć z... W drugiej części odcinka będziemy walczyć z... z wapnem. A tutaj już chyba puszczę sobie siewy. Tutaj sobie puszczę siewy i... Puszczę sobie siewy i ten. I ja będę sobie wapnął tam moje pola, a tutaj będzie sobie siane. No. Wiem, że trochę za wiele to wytłumaczyłem, ale znaczy za wiele, no. Tak po prostu, no. 24 metry to fajnie ubywa. I zaraz mój mały mulcher muszę sprzedać. Bo prawdopodobnie sobie takie coś kupię. No i wały na razie są 12. Później się to zmieni na 24. Ale na razie niech są 12. I teraz przydałoby się zrobić poprzeczek dookoła pola. Tylko z tym mulczerkiem to nie jest takie łatwe. O, ale bokiem poszedł. No dobra, tam jak będzie taki jakiś żyt tam zostawiony, to tam nieważne, bo wiadomo, tak? Bo w kolejnym przejeździe, jak będę nawracał, to i tak go zmulczuję, tak? Ale chodzi o to, że... było to w miarę czysto zrobione. Oczywiście wiadomo, resztę to sobie zrobi siewnik, tak? Ale... Po prostu chciałem mulczowanie zrobić, bo dawno nie mulczowałem. To raz, a dwa, że to było dosyć duże pole. Mówię, kurczę, jak ja mam tym moim 6-metrowym mulczerem jeździć, to troszeczkę zejdzie, tak? No to mówię, wypożyczę sobie większy mulcher. Wypożyczę, dobrze powiedziałem, bo nie kupiłem go. Bo skąd pieniążki, to po pierwsze. A po drugie mam 3 miliony kredytu. A po trzecie mam plan taki, może trochę chory, ale ja go postaram się zrealizować. Mój plan jest taki, żeby do 20 listopada mieć nagrany cały Hoyt Balerun. A jak... Wróć, wiem co miałem zrobić. Już sobie przypomniałem, dobra, zapis. Wróć, miałem to od razu po wbiciu na save'a zrobić, ale zapomniałem. Więc już naprawiam szybko mój błąd. Miałem oczywiście pracownik kurs play'e puścić, żeby mi zarabiały pieniądze oczywiście. No wiadomo, pieniądze są najważniejsze w tej grze. No i w sumie bez pieniędzy to tak naprawdę nic nie zrobię. Bo jak będą pieniądze, to będą nowe pole. Jak będą nowe pole, to będą... Będzie dalej po prostu serię 100 do przodu, tak. O, aha, bo mi się to oddaliło, no dobra. Przecież trzeba do scrolla kliknąć. Ale dobra, nie, no fajnie wygląda ten mulczerek. No to są po prostu wały, tylko że przerobione na mulcher, tyle w temacie, no. To są oryginalne wały, tylko przedstawione na mulcher i tyle. No, ale robotka oczywiście idzie. To nie jest w sumie cheat. Bo, znaczy, no może trochę tak, ale... Ale zobaczcie, że MS ten od zera do farmera też używało te wały. Znaczy, no nie takiej szerokości, ale chodzi mi o 12-metrowe. Że mieli dwa mulczery 12-metrowe. I też z tego samego modu. No więc no. No niby to jest cheat, jakby nie było, no bo... Przecież realnie chyba takiego mulchera nawet nie ma, ale dobra. Wały to wiem, że są, ale mulchera chyba takiego wielkiego nie ma. Na pewno nie ma. Te mulchery to jest taki temat trochę mało... Może nie tyle co znany, a taki w sumie bardziej omijany, bo mulcher to głównie po kukurydzy ludzie mulczyłem, chociaż też nie wszyscy. Ale wiadomo, że mulchery są, bo niektórzy używają, niektórzy nie. No i dobra, jedziemy z tą pależówką.
Talerzówkę? Mój czerw. Czemu talerzówkę? A, bo byłem talerzówkę ustawiać, dlatego. Dlatego mi tak jakoś ta talerzówka zapadła. Plonów mam bardzo dużo. W silosie. Pszenicy akurat nie miałem tej sezonie, ale miałem 407 rzepaku, mam 408 ton. Na silosie. I jeszcze w fabryce mam ze 110 ton. Więc chyba jakieś 520 ton pszenicy dało. Jeszcze pszenicy rzepaku. Sorga jest 110 na silosie, ale tutaj na przyczepie mam chyba 30. A nie wiem nawet ile na tych przyczepach mam, bo dosyć tam jest na tych przyczepach dużo. Tam na walce jest też chyba z 20 ton. Nie wiem, to jest tak rozsypywane. Trochę tu, trochę tam jest, więc. Więc jak jest ze 150 ton będzie. 150 ton sorga razy chyba tam 1700 z tego co pamiętam. No 1600, no ale to wiadomo, on zawsze oszukuje te tutaj te. Więc 1700 za sorgo. No to razy 100. No tak jest 300. 300 tysięcy powinno być, nawet lekko ponad 300. A za 300 tysięcy co ja mogę kupić? Na pewno jak skoczę munczować, to skoczę na sklep. I chyba od razu sobie sprzedam już mój kombajn New Holanda. Bo na żniwa sobie kupię nowy kombajn, większy. I też w sumie New Holand za New Holand. Może to jest jakiś plan. To jest chyba nawet dobry plan, żeby New Holanda za New Holanda wymienić. Gospy nie będę na razie przebudowywał, bo nie potrzebuję, a poza tym jak stoi na drodze, tak sobie sprzęt, to też fajnie wygląda. Oczywiście mały Arion, no mały Arion, mały klas miałem powiedzieć, a nie mały Arion. Mały klasik jest z wałami, więc zaraz tutaj będzie New Holland siał, jak to zmuczuje. Będzie siał tutaj zaraz i od razu będę puszczał wały i będą sobie tutaj działać koledzy. No i będzie to fajniejsze. Bo tu będzie rzepak. I rzepak będzie na jeszcze dwóch polach. Czemu tak mało w tym sezonie rzepaku? Bo z poprzedniego mam 400 ton. Znaczy z tego sezonu mam 400 ton jeszcze do przerobienia. I w sumie jak będzie kasa jakaś najbliższa, to sobie chyba postawię drugą. No dobra, to już fajnie robi drugie kółko. Tutaj sobie drugą fabrykę postawię, drugą olejarnię. Bo, jak to wszystko, bo ja teraz wszystko na olej przerabiam i z tego oleju będę miał tyle pieniędzy, że fajnie. Nie? Coś klikłem, ale nie wiem co. A nie wiem po co. Nie wiem po co ja to klikałem, ale dobra. Tutaj to wielkie pole wapnuje. Znaczy wapnuje, no będę wapnął zaraz na odcinku, więc. No spokojnie. Tak na dobrą sprawę to tutaj siewniki już by mogły sobie jeździć, tak? Znaczy to jest łąka akurat, to nie. Ale we wrześniu będzie trzeba akcję siano zrobić znowu. No bo na wiosnę trzeba znowu krowy kupić. Znaczy znowu, trzeba krowy kupić na wiosnę, więc... Myślę, że kupię sobie 10 krów na razie i... Będą się rozwijać. A wiadomo, że tutaj będą się szybko rozwijać, no bo sezony będą grzać. Znaczy no będą sezony przylatywać. I to te najstarsze krowy sobie kupię, żeby jak najszybciej miały młode, tak? No bo mógłbym sobie te najmniejsze krowy kupić, te świeżo urodzone, te co mają 2 miesięcy, ale to jest bez sensu. Bo po co? Niech on 46 godzin, ale on był kupiony używany, więc... No, trzeba będzie powoli myśleć nad jakimś ciągnikiem. Znaczy, no mam ciągniki na razie pod 15-metrowe maszyny. Do wałów w sumie dużych też mam ciągnik. Ale chodzi mi bardziej o to jakiś łamany, żeby jakiś duży siewnik zarąbać, taki z 30 metrów. Ale to jeszcze czas, bo ja mam za mało kul jeszcze na łamańca, żeby siał. Też tak patrząc, no to można powiedzieć, że pół mapy prawie jest kupione, tak? No wiadomo, potem już będzie szło, jak już będzie tutaj coś kupione na dole, tutaj na dole to raz dwa będzie pole zrobić, bo to trzy pola tylko.
Ale tutaj możecie poławiać serem, tak jak mówiłem, żeby połączyć to z 25. Tak jak mówię, takie jak tory idą, będzie pole. Ale to w przyszłości. 48, no to trzeba będzie kupić też, bo to jest małe pole. Powiększyć. Chociaż tam za dużo nie da się tego powiększyć zbytnio. Ale wiadomo, zawsze coś tam. Parę metrów się urwie. No i dobra, wałujemy. Kurde. No bo to są wały przerobione, dlatego tak skurczę z tymi wałami tutaj weszły. A mulczera. 10 minut jest odcinka. 11, a ja mam całe pole, czy całe, no ponad pół pola zrobione, no bo w sumie tą większą połówkę mam zrobioną. Tak, wiem, nie ma większej połowy, no ale. W sensie nie ma takiego słowa jak większa połowa, dwie połowy są równe po prostu, ale. Ale wiadomo, no, wiadomo co chodzi. Że mam dotąd zrobione, więc mam w sumie dwie trzecie? Można nawet 3/4 pola zrobione sobie, można powiedzieć. Bo dość dużo mam zrobione. Tego wału nie da się podnieść, więc będę musiał jechać 15, bo nie da się tych wałów podnosić. To po prostu by chyba hydraulika na tym wyrobiła, żeby to podnieść tyle metrów. Więc tak musi być. Ciekawie. Ciekawie się to zapowiada. 7 R ze spiritu? Ciekawie. Nie wiem kto to, poważnie. Zresztą i tak tego nie widzicie, co ja widzę, więc. Więc okej. No i dobra, no. Dość powinna opuść to. No, czyli jednak tak jak myślałem, że usługa będzie na sianie rzepaku. No dobra. Aha, to ja miałem. No dobra, nie miałem czasu. Znaczy zapomniałem po prostu o tym, no. Bo ja tu miałem trawę pomalować, żeby tutaj miedzę wyrównać, ale. No ale już teraz nie ma czasu. A wiadomo, na odcinku nie będę się bawił gównami. Bo to jest taki w sumie szczegół, który zajmuje dużo czasu, a nie jest, no powiedzmy wizualnie, to tylko jest wizualny, tak, ale większej roli to on tam nie spełnia tak naprawdę, no po prostu żeby pole ładnie wyglądało i tyle, tak, ale ja to będę musiał zrobić, bo to tak trochę dziwnie wygląda, jak beton się z polem łączy, no ale kiedyś to poprawię. Piątek, 18 sierpnia. O, Waltra ma dosyć dużo narypane. Myślałem, że ona mniej ma nasypane, ale ona chyba na tylnią przyczepę pewnie. A na tylnie jest 27 ton chyba chodzi. Coś koło tego nawet. No i dobra, poprzeczniaki zrobione, więc teraz w sumie raz dwa to pójdzie wałować. Całować. Mulczować. No ale dobra, będzie, że pół odcinka spędziłem na mulczowaniu. O, mulczowaniu, teraz dobrze powiedziałem. Chciałem powiedzieć, że znowu wałować. Tak w głowie miałem przez chwilę wałować? Nie, mulczować. A czemu żeś przepuścił? A to ciekawostka. Dobra, mówię, to nie musi być dokładnie zmulczowane. Bo to siewnik i tak to siewnikiem zagarnie i tak, tak. Ale zawsze to będzie ładnie wyglądać, tak. Za chwilę jak nawet nawracam tutaj, no to sobie zagarnę mulczerkę. Tamto co zostawił. Nie wiem czemu zostawił, ale dobra, wyrobany. Jak to teraz zrobić? Dobra, raz przy razie będę jechał. Tak jak w sumie tam jeździłem, też raz przy razie było dobrze.
No, powiem, że dość fajnie ten mulcher zachodzi na zakrętach. Myślałem, że będzie gorzej, ale jednak jest okej. Okay. Jednak jest okej. Okay. 15 na godzinę. Spokojna robota. Nawrotka. No i w większości zutylizowałem. No, w większości zmulczowałem. No jak zobaczcie. Dobra. Coś jeszcze? No i ostatni przejazd. No 16-17 minut, więc elegante. Reszta na łapno i będzie odcinek zaliczony. A w kolejnym będę chyba walczył z siłami, no bo co innego. Może zobaczę. Może pomyślę coś. Może coś pomyślę o jakimś łamańcu. Z dużym silnikiem. Nie wiem, zobaczę. A tak wracając do tematu... Dziwię się, Rida to makał nie w ogóle. 670. Okej. Okay. A siewniki jakie to są największe? W tej grze. Oryginalne. Aha, Titan jest 15 metrowy największy. No to super. Będzie zaraz halomotka trzeba będzie zrobić. No, bardzo fajnie się szybciutko ten muczerek składa, więc to jest duży plusik dla niego. No, tu może stać, bo i tak go zaraz zwrócę. Tak jak obiad niedzielny. Nie no, żartowałem. Przecież obiad nie zwracałem nigdy. Znaczy nigdy? Nie wiem, w sumie. Nie wiem, no, kiedyś na pewno musiałem zwrócić obiad. Ale dobra, to nie ważne. Nieważne, robiłem to za temat, nie? Dobra, rzepak. I teraz ta. I szybkie ustawienie cosplaya, czyli tak, tak i tak. No i dobra, kolego, jedziesz pierwszy przejazd. 32 minuty będziesz chciał, ok. I teraz kolego, tak. Zaraz wały za nim, no bo wały to wiadomo, to jest długa robota. No bo to jest 12 na godzinę, 12 metrów, więc... No 3 metry mniej niż siewnik, ale siewnikiem to jedzie się szybciej, tak? I teraz tak, stajemy tu, brak kursu. No i dobra, zapiszę tą grę szybciej, bo nie ma czasu. No i w tym samym miejscu się zakończył kurs. Co z siewnikiem, więc elegancko. O. Dobra, ten pojechał, więc teraz szybko na sklep. Wały sprzedaję za 10 tysięcy. Mulcher. A wracając do mulcherów, to jeszcze trzeba wyzwrócić. A jednak tym kombajnem stwierdziłem, że pojadę w kolejnym odcinku, żeby nie było za dużo na odcinku jednym. Żeby też w kolejnym odcinku coś się działo. Żeby nie było nudy. To w kolejnym odcinku też sobie pojedziemy na sklep. Nie wiem, czy z Masajem lepsza miniaturkę będzie się... A nie, no. Nie, bo przewodni... W sumie to te dwie roboty są przewodnie na tym odcinku. Czyli wapno i mulcher, ale... Ale jednak zdecydowałem się na mulczerek. No i fajnie, w sumie to po tym wapnie ścieżki będą wyglądać, tak? Przejazdy, bo będzie każdy przejazd widzieć. Bo tylko się cosplaye. Więc... Tak jakby pracownicy kosili.
No, pracownicy kosienia, jak wiadomo, pracownicy nic nie ugniatają, więc... Ja tylko ugniatałem, jak czasami podjeżdżałem w szczepu. Ale to też starałem się nie jeździć po tym średnisku, żeby jak najwięcej tego średniska zostało, nieugniesionego. No, wiadomo, żeby pod wapną ładnie wyglądało. Bo dość fajnie to wygląda, jak jest całe czyste średnisko i przejdziesz i się ścieżki robią. I teraz pytanie, jak to robić? No chyba od razu będę walczył z poprzeczniakami. Bynajmniej tym skośnym, bo tamten na drugim końcu pola to wiadomo, co tam sobie zostawię na koniec. Ale ten poprzeczniak to mogę sobie capnąć już. Łączę sobie przejazd, żeby mniej więcej jechać po tych samych śladach w kolejnym przejeździe. No i dobra. Włączyć rozrzutnik i przejechać przejazd. To jest idealny plan. No a tutaj równo z... Czym? Z mierzą pola i ogień. Fajnie to idzie. Ja teraz muszę zobaczyć przez okno na chwilę. Trzeba zamknąć okno, bo zaraz komary będą właśnie, bo już jest po 20. No a wiadomo, już jest 18 sierpnia, więc... 18 sierpnia już jest, więc... Już trochę... No... W ogóle 20, 10 jest teraz, a szaro już... Szaro i jeszcze, kurde, 20 minut i będzie ciemno w sumie. Teraz coraz szybciej ciemno, więc... Więc tak to wygląda, nie? Ale widzę, że wapno jest dosyć oszczędne i to mi się podoba. W sumie wapno zawsze było z rozrzutnika oszczędniejsze niż z rozsiewacza, tak mi się zawsze wydawało. Może przez... Nie, no może tak się wydaje, bo po prostu tutaj robię metry. Ale i pojemność, tak? Bo jest duża pojemność, bo to jest 30 ton. Robię sobie poprzeczniak taki dosyć duży. Znaczy dosyć duży, no żeby na raz go zagarnąć. Tyle. Więc nie wiem, ile tam jest, 16 metrów? Bo tu chyba New Holland kosił. Chyba New Holland tu kosił, jak sobie dobrze pamiętam. Naokoło miał kurs. Tak, tu New Holland kosił, bo ja chyba na teciku to mówiłem, że tu New Holland kosił. Chyba nawet to pokazywałem. Chyba tak było, że ja chyba nawet pokazywałem, że tu New Holland jeździł. I Waltra odbierała od niego. To tak było chyba. No raczej na pewno. Tu kolejne pole 27, takie pojedyncze do kupienia. Powiększyć. No, trzeba będzie pomyśleć coś o tych polach. Żeby jak najszybciej kupić i zakończyć serię. No mówię, bo do listopada w sumie zostało na dobrą sprawę 2 miesiące, tak? No i teraz mamy pół sierpnia, znaczy już trochę więcej niż pół. No to mamy 2,5 miesiąca gdzieś, tak? Znaczy 2,5 miesiąca. No to jestem w stanie to zrobić, tak? Wiadomo, jestem w stanie to zrobić, tylko muszę grać i grać tutaj na Baleronie, ale to się da zrobić. Najmniej postaram się, o może tak. Bo jak się nie uda, no to trudno, to się nie uda i tyle. Ale postaram się chociaż. Żeby to było jak najbliżej zakończenia. Który tam się zablokował? A raz zobacz. Tutaj dojadę. O, tu już dużo kręcenia było widać. Przyczepami. Już tak ta ścierińska efektywnie nie wygląda. Czyż barionik? A, genezis. Aha. Dobra. Już więcej trzeba zrobić. 44 tony, dobra, to ja myślałem, że jednak tutaj jest troszeczkę mniej na tych przyczepach. Nie no, ale muszę tą Waltrą odjechać, bo ten też by się zablokował.
No, a ja nie chcę, żeby mi się Arion zablokował, więc niech sobie tak jest. No i w sumie można powiedzieć, że dosyć fajnie to wygląda na mapie. Że ten kolor, powiedzmy, wapienny. Wiem, że taki kolor nie istnieje, no ale... Wiem, że taki kolor nie istnieje, ale dobra, nie? W sumie nie wiem, co to jest za kolor taki... Ciężko to powiedzieć. Ni to zielone, ni to niebieskie. Nie wiem w sumie nawet, co to jest za kolor. Po prostu powiedzmy, że to jest kolor wapienny, tak? I tyle. 25 minuta. Myślę, że rozrzucę za rozrzutnik cały. I będzie koniec odcinka, no bo 18 to no to jeszcze z pół pola, znaczy pół pola, no pół pola powinien mieć rozrzucone. No ale że jakbym od początku jeździł, to na pewno bym to skończył. I wtedy mulcher mógł sobie zostawić na drugie 15 minut, ale jakbym zrobił tak jak mówiłem, to bym... Nie mógł nic siać. Ciągniki mam zablokowane. Bo tak, no jeden jeździ z pługiem. W cudzysłowie pługiem. Bo jeździ z tym moim powiększaczem do pól. A drugi jeździ z kultatorem po misjach. No to już mam w sumie dwa mocne ciągniki odeszły. New Holland był z mulcherem, stał. No to cały odcinek by nic nie robił. No i... Teraz chyba tylko mały masyw został mi na gospodarstwie, nic więcej. No więc tak. No ja tutaj robię wapno jeszcze nowym nabytkiem, moim nowym masajem, który był kupiony na sianokosach, a tylko przy prasie jechał. No więc teraz... Ogólnie na początku miał być inny ciągnik do tego. Rozrzutnika. W ogóle miał być inny rozrzutnik, ale dobra, nieważne. Miał być inny rozrzutnik, ale nieważne. Ale mówię, kurde, jak ja mam znowu jeździć tym Strautmanem oryginalnym, który jest od 15, który jest od 15 przekładany przez 4 wersje gry, no to mówię, kurde, nie chcę się. Mówię, a ten Simpson to jest coś nowego, więc trzeba go wziąć po prostu. Kontrakt na pole numer 13 został zrealizowany. Była FOFE 30, tylko mi się wyłączył. A ja nie wiem, gdzie on tam dalej ma kontrakt do robienia na talerzówkę. Muszę zobaczyć, ale fajnie to wygląda. Trzeba snapę sobie zrobić może. Może i to jest dobry pomysł, żeby snapa zrobić. To brzmi jak plan. A czemu ja mam w ogóle cosplaya tu wypalonego? Którego i tak... I tak nie używam. Ale dobra. Robimy tak, tak i tak. No i ładnie to idzie. 11 ton, 30 minut odcinka. Norma odcinkowa jest wyrobiona. Pod względem minut. Pod względem roboty? Niekoniecznie. To w sumie jakby nie było, no to robota zaplanowana, czyli mulcher jest zrobiony, więc można powiedzieć, że w sumie jest zrobiona tak. A wapno było na drugim robotę. Tak. Ole, ciemno. I mówię, co to tak hałasuje, a to ten. Dobra, czekaj, to jeszcze muszę zaś przez okno.
Gdzie to bydle w ogóle będzie jechać? No to mnie ciekawi. Bo może jak tutaj asfaltem, to szybkiego snaka na chwilę pierwszy. No, miałem, ale... Dobra, ten jeszcze jedzie. Gdzieś tam pojechał, nie wiem gdzie nawet. No, posepałaś. Jutro zobaczcie, ojej. Siedem ton, no to ja siedem przejazd zrobię. Siedem przejazd zrobię, no dobra, wiem, że on tam zakończył tą pracę, dobra, niech sobie mruga, że zakończył, ale nie mam czasu na razie. A to orka skończona, a nie kultywator, dobra. Cyk. I nawrotka. Elegancko to idzie. Te 6,5 tony to jeszcze trochę drogi przejazd. Przejazd. Kulturowanie za 6 tysięcy jeszcze dobre, więc elegancko. Ten ma 85%. On to jednak pół szybciej skończył, dobra. Bo mi się pomyliłem. Czemu myślałem, że kultywator, ale dobra. Nieważne. Ale po tym przejeździe będzie pół pola? Jo, powinno być. No tak prawie, że. Myślę, że jakbym jeszcze ten przejazd walnął, ale to się nie uda. Ale jakbym jeszcze ten przejazd walnął, to wtedy na pewno by była połówka. I patrząc na to, że byłem tu od 18 minuty, a jest 32, no to w sumie... 20... nie, 18 minut gdzieś rozrzucałem to. Jeden użytnik. W sumie jeszcze dalej go rozrzucam, jakby nie było, więc dosyć to idzie. Znaczy dosyć powoli to idzie w sumie, o to mi chodziło bardziej. Zakończył pracę, no dobra, jak zakończył to zakończył, no i tyle. 3700, 3600. Trochę ten jak chodzi. To wapno. Jednak trochę schodzi. Czasu, żeby to rozrzucić. Czasu może i tak, ale... No, w sumie z tego rozrzutnika, tak patrząc, to za dużo. Znaczy za dużo. Dużo rozrzuciłem tego wapna na tym rozrzutniku, a mało... Kurde, nie wiem jak to powiedzieć. Może... Nie wiem w sumie jak to powiedzieć. Chodzi mi o to, że po prostu dużo jeżdża, a mało wapna leciło. Może o to mi bardziej chodziło. Tak, o to mi chodziło. W skrócie mało wapna leci, a dużo się jeździ, o. Po polu. Jeszcze 2 tony zostały, miałem 6,5 jak zacząłem przejazd. Czy to 4 tony na przejazd tylko idą? To w sumie mało, nie? Jak na takie długie przejazdy. No i teraz na pewno będzie pół pola zrobione. I tak nie dojdę do końca, ale... Myślę, że pół pola jest zrobione. Czyli tak... No nie wiem, bo tu jeszcze dość daleko zostało do prawej strony. Niż do lewej, więc no... Jedna trzecia jest na pewno zrobiona. To jestem 100% pewny, ale czy... Ale czy więcej, to nie. To w sumie na dwa rozrzutniki. Nie jestem tego w stanie zrobić, ale na 3 już tak. Oby jak
najdłużej teraz to będzie doba optymalnie, żeby jak najpóźniej było to do optymalnia pole, bo... Kurde. Dobra, ja dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.